Siema, z tej strony Kolia.pl. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing Xboxa One S, tylko że... gdzie on to jest? Widać, że jeszcze do mnie nie doszedł, to muszę użyć moich magicznych umiejętności z Hogwartu. Różdżki użyjemy. Xbox Movenor! Halo. Xbox Movenor. Halo. Wiedziałem, żeby nie kupować tej różdżki od tego Henka Portiera. Xbox Movenor. O! Je! Yeah. Wow! Jest! Pojawił się. Jednak Heniek sprzedał mi nową różdżkę, tylko trochę zlagowany. Dobra, zacznijmy otwierać. Mamy tutaj Xbox One S, więc najpierw pokażę wam opakowanie. Pierwsze, co mamy tutaj pokazane, to naszego Xboxa, na którym mamy więcej wiadomości, czyli mamy tu Xboxa One S. Pamięć, jaką tu mamy wbudowana, to 1 TB. Konsola ma czytnik Blu-ray i obsługuje 4K i HDR, więc bardzo spoko. No i zestaw mamy z grą PlayerUnknown's Battlegrounds, która według tych oto rumuńskich napisów jest w wersji cyfrowej, bo w środku powinniśmy mieć taką karteczkę. Tu mamy jeszcze informację, że dostajemy miesiąc usługi Xbox Game Pass oraz Xbox Live Gold. I w dodatku w tym zestawie otrzymuje 6 miesięcy pierwszej usługi, czyli Gold, i miesiąc Game Passa, więc chyba to powinno wychodzić na to, że mam 7 miesięcy golda chyba. Więc bardzo spoko by było, więc zacznijmy otwierać. Użyję do tego łopaty z Minecraft. Trochę tempa ta łopata. Dobra, użyję noża. Użyjmy sobie noża. Trochę tempy ten nóż. Czekajcie, znajdę coś lepszego. Dobra, użyjemy trochę większego noża, prawdziwego, maczety, pięknie, naklejki schodzą, tutaj mamy drugie, tutaj mamy jeszcze większą przeszkodę, czyli ta kartka, ale tak tnę tępą stroną, to jest bardzo mądre, nie powtarzajcie w ogóle mnie, co robię w tych odcinkach, więc mamy naszą obwolutę, jeszcze jedna taśma malarska i obwoluta z tym z PlayerUnknown's Battlegrounds, żeby ją wywalić. Wywalić powiedziałem. I bardzo fajne, bo pod opakowaniem mamy normalnie Xboxa One jest opakowanie bez zestawu i tutaj mamy jeszcze pokazane gry, czyli te, które rozpoznaję, to jest chyba Forza Horizon 3, a to Gears of War, więc przeczytajmy teraz informacje, czyli że ponad 100 gier wyłącznie na konsolę jest dla tej, czyli ekskluzywów i tak dalej. HDR, 4K, jak już mogliśmy widzieć. Tutaj też mamy wiadomości, że konsola obsługuje gry z poprzedniej generacji, no i dalej to powielone. Tutaj mamy zawartość, czyli konsola Xbox One S, kontroler bezprzewodowy, kabel wysokiej prędkości HDMI i obsługa sieci bezprzewodowej i inne jakieś małym druszkiem napisane rzeczy. Aha, i nie wspomniałem, konsolę zakupiłem w RTV Euro AGD za cenę 110 zł za cały zestaw, więc bardzo spoko. Tutaj mamy naklejeczki jeszcze. Otwieramy sobie to z tej właśnie strony. Nie umiem otwierać pudełek. O, jest! Ukazuje się zawartość naszej konsolki. Na górze mamy jakąś broszurkę z wielką... Ona jest duża naprawdę. Z napisem Xbox One.
I tutaj mamy instrukcję podłączenia kabelków, włożenia baterii do pada, no ale oczywiście przyda się nam jako rozpałka do grilla. Więc lecisz. Teraz mamy szufladkę z boku, tu już widać naszą pięknie opatuloną konsolkę. Mamy tu szufladkę, tutaj pewnie jest kabel. Tak, to jest kabel zasilający. I teraz odwołam was do Koli z przeszłości, który co nieco o tym powie. Siema, z tej strony Kolia z przeszłości, jeszcze przed sprzedażą Xboxa 360. To pewnie będzie dodane do unboxingu do Xboxa One S. A tutaj mamy właśnie zasilacz. Takie pudełko. Tak ono wygląda. No, więc bardzo fajnie, że w łanie nie ma tego pudełka już, bo zabierało to miejsce niepotrzebnie, a tak to mamy już to w konsoli, więc wracajcie do Koli z teraźniejszości, który unboxuje One S. Siema. Dobra, myślę, że wam Kolia z przeszłości to trochę wytłumaczył, a wracając do tego kabelka, no to się przyda, nie wyrzucajcie go, nalegam. I tutaj mamy większą szufladkę, w której znajduje się nasz piękny kontroler i kabel HDMI wysokiej prędkości. Też się przyda, więc nie wyrzucajcie. I mamy to dzieło sztuki, czyli folię. Nie wiem, żartuję oczywiście, mamy tu kolejną warstwę taśmy malarskiej i mamy ten piękny kontroler. Piękny kontroler, naprawdę. W porównaniu do kontrolera z Xboxa One, tak One na teraz emocje. Z 360 ten kontroler jest o niebo wygodniejszy. I to jest cichutkie, słyszycie? No może słyszycie, no ale w realu to nie jest takie cichutkie. Przyciski bardzo wygodne, analogi dwa. Przyciski, przycisk power i klikający krzyżak. I nie mamy tutaj takiej torbieli wypełnionej śmiercią, tylko mamy teraz taką normalną klapkę na baterię. A co do baterii, to otrzymujemy je w zestawie, więc nie musimy ich dokupywać. No i teraz wyczarujemy sobie naszą konsolkę, bo nie mam siły. Abrakadabra. Xbox rozpakowując. Jak to błąd. Kurde, ten Heniek mnie szukał. I bardzo dobrze się zwróciło, bo pominąłem ważny element, czyli naszą ukochaną, znaną wszystkim papierologię. Ta papierologia jest dosyć mała, bo mamy tylko ten aktywację kodu, instrukcję. I mamy naszego pubga. Z tyłu jest kod, więc wam nie pokażę tego, ale no uwierzcie mi na słowo, z tyłu jest kod. Bardzo głupio, bo pokazali te kody, ja to postaram się zamazać, teraz macie to zamazane pewnie. No, tu jest kod, a tutaj mamy na Game Passa oraz Golda, więc też spoko. I grubą broszurę z papierologią. Pięknie rzucimy. Dobra, spróbuję naprawić tą różdżkę od Henka i zaraz do was wracam. O, tym razem działa, spoko. Mamy gąbki zabezpieczające naszą konsolę od boku. Przydadzą się dla psa. Wracajmy dalej. I mamy w kolejnej folii, już widać naszą piękną konsolę, którą właśnie odpieczętowujemy z tej oto folii. Konsola Xbox One S, ale ona ciężka, 3 kilo pewnie. Konsola Xbox One S, tak ona się prezentuje. Tutaj mamy żysto, pokaż. Tutaj mamy blaster podczerwieni. Zobaczymy, jak strzela. No, bardzo fajnie. Przycisk power. I fajnie, bo w łanie mamy dotykowy i w takich starszych 360 mamy przycisk dotykowy. Tutaj mamy fizyczny przycisk, który również klika. Przycisk na wysuwanie płyt i fajnie, bo nie ma takiej tacki, tylko po prostu wsadzamy płytę. I już coś widzę. Jak w 360 nie przeszkadzało mi,
Przeszkadzała mi ta naklejka, to tym razem ją uroczyście zerwę, bo po prostu psuje mi trochę design. I mam satysfakcję z zerwania tego. Żeby to ostrzeżenie zostało, to sobie to nakleję na spód konsoli. Żeby nie psuło designu. A, i tutaj się czaił jeszcze port USB. Z boku mamy takie kolejne wywietrzniki. I bok tutaj tego, z tej stacji dysków, coś tam pomarańczowe też widać. Jakieś elementy. Spód konsoli jest... O, zobaczcie sobie. Tutaj mamy taki fajny easter egg. Xbox One. O, fokus. Xbox One model jakiś tam. I po drugiej stronie tego fajny napis. Hello from Seattle. Może się sfokusuje. Tak, hello from Seattle. Fajna ciekawostka. Od boku konsoli nic nie mamy. No i najważniejsze elementy, czyli okablowanie. Wejście na zasilacz, który jest taki. Tutaj pasuje ta wtyczka. Wejście HDMI, dwa wejścia HDMI, ten chyba jest taki normalny do telewizora, a ten podobno możemy podpiąć tu kablówkę albo coś i możemy obsługiwać Xboxem telewizję, więc bardzo ciekawie. Kolejne dwa porty USB. Wejście na kolejne strzeladło podczerwieni. Też jakieś wejście SPDI i kabel ethernetowy, chociaż oczywiście konsola obsługuje Wi-Fi. Napis Xbox One S, inne te wiadomości i takie wejście, z tego co wiem, to jest chyba blokada laptopowa, więc wszystko to by było. Jeszcze sobie postawię tak konsolę, bardzo ładna, biała i jestem głupi, albo nie, nie jestem głupi, to wszystko, więc widzimy się na odpaleniu konsoli. Dobra, mieliśmy trochę problemów z podłączeniem kabelka HDMI, ponieważ ja mam telewizor, który sobie wisi i ciężko było trochę tam to podpiąć, ale daliśmy radę, więc kabelek zasilający też, ten bajzer bym musiał trochę ogarnąć potem, więc... Zaświeciło się, czyli podłączyłem. Geniusz jestem po raz trzeci, ponieważ nie podłączyłem. Nie włączyłem telewizora. Tak, i się Netflix włączy. Czekajcie. Dobra, uruchomiliśmy pierwsze uruchomienie. Macie trochę przypomnienie z moich pierwszych odcinków, których nagrywałem z Xboxa 360, oczywiście telefonem. Więc pierwsze uruchomienie. Bardzo długie, no jak pierwsze uruchomienie. Zawsze. Najdłużej trwa. O! Musimy włączyć kontroler. Coś, panie, coś nie działa. Dobra, oczywiście jestem geniuszem i baterię włączyłem. Włożyłem dwa plusy, więc brawo dla mnie. Tutaj mamy jeszcze, żeby kliknąć sobie. A. Sorry za jak upośledzenie to wygląda. Przekażę kamerzyście. Proszę nagrywać telewizor. Dzień dobry. Teraz musimy ustawić język. Jest polski, więc sobie ustawiamy. Sprawdzanie połączenia. Trwa. Teraz sobie załączę Wi-Fi, więc... Będę wam podejść. Dobra, podłączyliśmy sobie internet. Mieszkam w Polsce. Musimy sobie zaktualizować konsolę, więc właśnie będę wam zanudzał, więc zrobimy sobie cięcia. Dobra, aktualizacja skończyła się na jakichś 80% i mi wyskoczyło, że jest ponowne uruchamianie, więc wrócimy do was po tym żmudnym procesie. Dobra, po jakichś 6 minutach się zaktualizowało, za ten czas włączyłem sobie wiatraczek. I teraz nadszedł moment na logowanie na Microsoft konto, więc też nie będę was zanudzał. I spotkamy się już na ostatnich szczeblach pierwszej konfiguracji.
Okej, sorry, że nie dograłem końcówki konfiguracji, bo niestety mój telefon postanowił się rozładować. No ale jak widzicie, wszystko działa. Mamy tutaj nasz interfejs, sama konsola. Cicha muzyka. Właśnie ściągam sobie teraz gry PlayerUnknown's Battlegrounds. No właśnie tutaj mi się teraz pobiera. I mam tu też kilka gier z 360, ponieważ mam konto z Xboxa 360. Niestety nie są to wszystkie gry i czuję się trochę oszukany, bo na Xboxie 360 miałem napisane, kiedy które gry są kompatybilne, a tu jest tylko kawałek tych gier. Więc może w aktualizacji to zmienię, ale póki co ściągam PUBG'a. No i się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.